Zapewne wiecie, jak ważny jest kamuflaż wojskowy. Żołnierze jednak podpatrzyli wiele metod ukrywania się na polu bitwy od zwierząt, które są w tym często mistrzami. Dzisiaj pokażemy wam, że czasem wystarczy zrobić dobre zdjęcie, aby ukryć zwierzę nawet nie tak dobrze do tego przystosowane i często też dużych rozmiarów. Nie zapomnijcie wbić na kanał Ciekawych Świata. Tam czeka na was 5 najfajniejszych gadżetów, które można kupić na Amazonie. Jeśli możecie, napiszcie tam jakiś miły komentarz i dodajcie, że jesteście ze Złotej Piątki. A teraz zaczynamy! Na pierwszym zdjęciu, mimo że jest zrobione w tak mocnym detalu, ciężko jest zauważyć cokolwiek. Może widzicie co najwyżej zarysy, ale wiecie co to jest? Gekon, a dokładnie jego specjalna odmiana, sataniczno-ogonista, która nie tylko potrafi się maskować wśród liści, ale także zrzucać swój przypominający listek ogon. Na kolejnym zdjęciu widać typowo afrykański krajobraz drzew. Dostrzegacie na nim coś jeszcze? Pamiętajcie, że przedstawione dziś zwierzęta wcale nie muszą być małe. Mowa tutaj o żyrafie w prawej części zdjęcia. Zauważyliście ją? Jeśli tak, pochwalcie się tym w komentarzu. Mimo że te stworzenia nie są mistrzami kamuflażu, to w afrykańskiej florze potrafią się czasem bardzo dobrze schować. Kolejne zdjęcie pochodzi z Chin. Po czym to wnioskujemy? Po zwierzęciu, które ukryło się wśród skał. Tym razem mamy do czynienia z mistrzem kamuflażu, który nawet swoją nazwę zawdzięcza jego zdolności i środowisku, w którym żyje. Mowa tu o szczekuszce urwiskowej. Ten mały gryzoń, odkryty w 1983 roku, jest niestety gatunkiem zagrożonym. Naukowcy nie znają dokładnej przyczyny takiego stanu rzeczy, ale za główny powód podaje się zanieczyszczenie środowiska. Wielka szkoda, zwłaszcza ze względu na ich niezwykłość maskowania się wśród skał pasm górskich. Na tym zdjęciu zadziwiająco trudno odkryć ukryte zwierzę. Chyba, że jesteście niezwykle spostrzegawczy. Jedyną podpowiedzią jest jego oko. Widzicie je? Tak, to wąż, a dokładniej wąż bicz, zamieszkujący obszary Indii i Sri Lanki. Osiąga on rozmiary nawet do 2 metrów, niezwykle smukły i cały zielony. Jest jednak stosunkowo spokojny i nieagresywny. Źle jednak znosi niewolę, często atakując ściany terrarium, a nawet próbujących go schwytać w twarz. Dlatego lepiej zostawić go w spokoju, niezauważonego wśród zielonych traw. I na koniec znów wracamy do Afryki. Tym razem na zdjęciu schował się drapieżnik, który nie jest ani najszybszy na świecie, ani nie jest też królem afrykańskiej sawanny. Mowa tu o lamparcie. Ukrył się w prawym dolnym rogu zdjęcia, wśród traw. Należąc jak lwy do rodziny kotowatych, zwierzęta te potrafią ryczeć niezwykle przerażająco i głośno. Jeśli jesteśmy już przy kotach Afryki, wiedzieliście, że gatunki te potrafią mieć wspólne potomstwo? Znanych jest kilka przypadków skrzyżowań tygrysicy i lwa, nazywanych przez naukowców ligrysem. Na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji. Koniecznie wpadnijcie też na kanał Ciekawi Świata, gdzie mamy dla was 5 najfajniejszych gadżetów. Musicie je zobaczyć. A my widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć!